Na razie wieje umiarkowany wiatr i w blasku księżyca oddalam się od Big Island. Trzeba się przespać, bo nie wiadomo, co będzie później podczas przepływania przez kanał pomiędzy wyspami, gdzie w nocy Passat zwykle trochę słabnie. Włączam radar i ustawiam alarm na okrąg 3 mil. Jak coś zbliży się na mniejszą odległość, to sygnał powinien mnie obudzić. Kładę się do koi, ale nie mogę zasnąć. Świadomość bliskości brzegu nie daje mi spokoju. Co jakiś czas wyglądam na pokład i rozglądam się dookoła. Mijam w bezpiecznej odległości nieliczne statki, między innymi lokalny prom, to znaczy olbrzymią barkę załadowaną samochodami i innymi towarami. Wszystko to ciągnie holownik na długiej, ponadkilometrowej linie. Pomyłka w obserwacji i próba przejścia pomiędzy barką i holownikiem już niejednego śmiałka kosztowała życie. Przypominam sobie tragiczny wypadek, który wydarzył się kilka lat temu w Vancouver. Duży, prawie milionowej wartości jacht motorowy z licznymi gośćmi na pokładzie, w tym kilkoro dzieci, spieszył się na pokaz ogni sztucznych. Właściciel prowadzący tę swoją zabawkę, nie znając się na prawie drogi na morzu i rodzajach oznakowań zespołu holowniczego, skrócił sobie drogę, wpływając na linię holowniczą. Jacht przewrócił się do góry dnem. Kilka osób utonęło. Prawdopodobnie właściciel wydał ogromną sumę na zakup jachtu, a zabrakło mu chyba nie pieniędzy, a raczej chęci i cennego czasu na naukę wiedzy nautycznej. Jeszcze raz potwierdziła się zasada, że pieniądze to nie wszystko. Zmęczenie po całodziennych wrażeniach zwycięża i moje drzemki są coraz dłuższe. Wypływam na szerszą wodę pomiędzy wyspami. Na razie mam spokojną żeglugę z pomyślnym wiatrem. Przed świtem budzą mnie silne boczne przechyły. Wyglądam na pokład. Mój wskaźnik wiatrowy, bandera, jest wyprostowana i końce zaczynają równo trzepać, czyli podmuchy do 6 stopni w skali Buforta. Zakładam pas bezpieczeństwa z liną asekuracyjną i wybiegam na dziób. W pośpiechu redukuję żagle. Kolejne bryzgi wody zalewają pokład. Dopiero teraz przypominam sobie o bolącej nodze, więc w podskokach wracam z powrotem do kokpitu. Obserwuję kurs, pozycję i odległość do punktu drogi zaprogramowanego w GPS. Jest już niedaleko do schowania się za wyspą Maui. Odprężam się i idę znowu do koi, żeby dokończyć spanie, ale krzyżujące się fale z różnych kierunków rzucają jachtem na wszystkie strony i nie ma mowy o spaniu. Nareszcie wychodzi słońce, robi się cieplej, podmuchy wiatru odbitego od wysokich gór trochę słabną, bo powoli wchodzę za osłonę wyspy. W porannym słońcu coraz wyraźniej widzę wystający z wody kawałek krateru wulkanicznego. To wyspa Molokini w kształcie półksiężyca. Podchodzę od strony zewnętrznej, czyli południowo-wschodniej, gdzie są duże głębokości. Widzę kilka olbrzymich motorówek i katamaran wypchany turystami. Na dużej prędkości zbliża się on do mnie na niebezpieczną odległość. Próbuję coś robić i zmieniam kurs na bezpieczniejszy, ale skiper katamaranu, podobnie jak reszta pasażerów na pokładzie, wpatrzony jest w wystraszone ptaszki mieszkające w swoim sanktuarium na wyspie. Wreszcie w porę dostrzega mnie i wykonuje odpowiedni manewr w celu uniknięcia kolizji.